Konkurs polega na opracowaniu animacji komputerowych dotyczących wydarzeń historycznych z kalendarium historii Polski. Każda praca konkursowa dotyczy wydarzeń, które miały miejsce w innym tygodniu czasu. Te prace układają się w pewien ciąg, kalendarium, które będzie publikowane później na telebimach. Prace konkursowe będą cyklicznie wyświetlane na telebimach reklamowych. Każda praca, jak wspomniałem, dotyczy wydarzeń z kolejnego tygodnia. Nie ma dwóch prac dotyczących tego samego tematu. Ja chciałbym zwrócić uwagę na kreatywność młodzieży. Nie spodziewałem się tak dobrych, ciekawych, interesujących prac. Nasza rola SPJN-u polegała na tym, że byliśmy ludźmi, profesorowie głównie historii, od znawców mediewistyki po historię najnowszą, zobowiązani do tego, żeby zobaczyć wszystkie Państwa prace i je ocenić z perspektywy merytorycznej, tak by na tych telebimach pojawiły się prace doskonałe z punktu widzenia wiedzy historycznej. Dzięki MG Media, dzięki panu Mirkowi, jego małżonce, która bardzo mu pomagała, rzeczywiście udało się stworzyć te animacje tak błyskotliwe, dzięki wam oczywiście, młodzi ludzie przede wszystkim, że mamy w tychże przestrzeniach reklamowych jakieś zjawisko, którego odbiorca się nie spodziewa. I to zainteresowanie historią, jakie można dostrzec w tej chwili w młodym pokoleniu, należy pielęgnować i za pomocą bardzo różnych środków. I ten, jak widać, się sprawdził. I bardzo, bardzo gratuluję także organizatorom i w imieniu Instytutu dziękuję za inicjatywę, za trud przeprowadzenia tego konkursu, wszystkim sponsorom, patronom za to, że taką inicjatywę podjęli. A wam bardzo, bardzo droga młodzieży gratuluję i serdecznie zapraszam do poznawania historii i do tego, żeby rozglądać się wkoło, pytać starsze pokolenie, często babcie, dziadka, jakiegoś sąsiada, który może wam wiele ciekawych rzeczy opowiedzieć. Nie patrzeć tylko w przyszłość, ale także patrzeć w to, skąd są wasze korzenie.